Dzień dobry, kochani, witam wszystkich. Wiele osób mnie pyta, czym nawożę pomidory i ogólnie jakie nawozy stosuję. No i dzisiaj chyba Wam chcę pokrótce opowiedzieć. Tutaj sobie uzbierałam wszystkie buteleczki, ale jeszcze czegoś nie postawiłam tu. Mianowicie tego. To jest podstawa, ja Wam powiem, bo odkąd zaczęłam używać obornika w ogrodzie, to naprawdę widzę, że wszystko bardzo ruszyło i chyba obornik jest takim nawozem najbardziej tutaj w moim ogrodzie takim wartościowym, bym powiedziała. I kompost, ale też obornik dorzucam do kompostu albo biorę taki przekompostowany obornik. No i powiem Wam, że to chyba jest kompost i obornik podstawa u mnie w ogrodzie. Jak już kiedyś mówiłam, obornik przywozimy sobie w takich wiadrach samochodem, ponieważ córka jeździ konno i przy okazji mąż zabiera takie wiaderka do bagażnika i przywozi mi taki urobek. Tutaj też jest obornik krowi i kozi, bo tam są różne zwierzaczki. Nie ma nic lepszego, słuchajcie. Też czasami przywożą mi taki przekompostowany, wiecie, tam jest taka stajenka, wiecie, gdzie te zwierzaczki sobie stoją i tam już jest taka ziemia wymieszana z obornikiem, takim, wiecie, już przekompostowanym, nieświeżym, więc jak mi taki przywiozą, to nawet od razu daję na grządki go. No więc zaczynam omawiać pokrótce moje sposoby na nawożenie, czego używam. Od razu mówię, że ja nie mam żadnej współpracy z żadną firmą, ale pokażę Wam, co używam, no bo przecież co bez sensu będę Wam mówić, że używam tego, a co będę zasłaniać etykietki, żebyście nie wiedzieli, czego używam. Bez sensu. Pokażę Wam. Często też polecacie Wy mi jakieś produkty, które właśnie testuję na ogrodzie. Czasami sama coś tam kupię i czy wynajdę. No i chcę Wam pokazać. Może coś też Wam się spodoba, może też coś czegoś używacie. No to zaczynamy. Powiem Wam tak. Podstawa w ogóle to jest gleba, zauważyłam, bo na glebie, gdzie tak bardziej zadbałam, jest więcej na przykład danego kompostu czy obornika, wszystko lepiej rośnie. A na glebie, gdzie no tak trochę można powiedzieć zaniedbałam ją, mniej nawoziłam tymi właśnie organiczną materią, bo to głównie użyźnia ziemię, no to może gorzej coś rośnie, wtedy trzeba troszkę więcej im, tym roślinkom pomóc. Ja powiem Wam tak, nie będę tutaj się, wiecie, wymądrzać, ponieważ nie jestem ekspertem, powiem tylko to, co u mnie zdało egzamin. I też jest taka prawda, że to, co u mnie zdało egzamin, to niekoniecznie musi u kogoś innego, ponieważ ktoś może właśnie mieć zupełnie inną glebę i też zastosuje to, co ja, a będzie efekt zupełnie inny. Ja zaczęłam w ogóle od tego, że zbadałam sobie glebę takim kwasomierzem glebowym. Tu jest płyn Heliga i taka płytka, tam bierzemy troszkę ziemi i zalewamy tym płynem i na tej podstawie tej tabeli oznaczyłam, jaką ja mam, jakie pH gleby i się trochę nawet zdziwiłam, bo powiem Wam, że ponoć piachy i tutaj leśna gleba będzie kwaśna, a u mnie wykazało, że takie, wiecie, 6-7 tych stopni, więc nie jest wcale kwaśna gleba. Oczywiście tam, gdzie borówki, to nawet specjalnie ją zakwaszam igliwiem i tam innymi rzeczami, ale teraz nie o tym. No i tam, gdzie są warzywa, jest takie pH 6,5, 7, no nie więcej, więc to jest takie optymalne, myślę, dla warzyw. Pomidory lubią trochę taką glebę kwaśniejszą, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. I po kilku minutach to jest gleba w szklarni. Czyli takie 6, 6,5. To jest gleba w szklarni. Dlaczego od pH zaczęłam? Ponieważ w ogóle dobrze jest zbadać glebę, zbadać czego ona ma za dużo, za mało u nas w ogrodzie. Ja jeszcze, powiem Wam szczerze, nie zawiozłam do badania gleby,
No może to zrobię, tylko u mnie jest tak, że u mnie w różnych częściach jest różna, bo na przykład tutaj w szklarni mam zupełnie w tych skrzyniach inną glebę niż ogólnie w ogrodzie, ponieważ tutaj jakby tworzyłam w tych grządkach podniesionych od podstaw tą ziemię. W częściach, gdzie są grządki podniesione, też jest inna, bo tam na przykład nawieziona została ziemia. W części tej takiej, gdzie te trzciny, co wam pokazywałam ostatnio, co przekopywałam, jest też inna gleba. No bo to jest taka jakby rodzima, więc u mnie tak trochę jest, można powiedzieć, w różnych miejscach różnie. Może kiedyś to zrobię, ale na razie to wiecie, tak obserwuję, tak ogólnie na chłopski rozum czy na babski, no to jak się właśnie da kompostu, obornika na jesień, no to naprawdę większość rzeczy świetnie rośnie. No i tego się chcę trzymać, ale właśnie się też tam staram wspomagać różnymi rzeczami. I tak, robię na wiosnę, jak chyba większość z ogrodników, gnojówkę z pokrzyw. Ja tą gnojówkę z pokrzyw robię, jak tylko się pokrzywy pojawią i dodaję do tego też takiego obornika i taka jakby się gnojowica robi z gnojówką. Z tym, że dopiero podlewam jakieś rośliny, kiedy widzę, że naprawdę jakieś mają niedobór i jak już jest naprawdę bardzo ciepło, żeby bakterie nam w glebie już pracowały i przerobiły ten azot, który jest w gnojówkach, na azot przyswajalny dla roślin, bo no wcześniej to też jakoś, ja widzę, jak zimno było, to wszystko stało. Czym byśmy nie lali, nie pryskali, to i tak nie będzie rosło, bo jest zimno po prostu i roślina wtedy zamiera i włącza tryb po prostu tylko przetrwania. I czasami wystarczy poczekać, aż będzie ciepło i nagle wszystko zielenieje i to nie jest kwestia, nie wiem, gnojówki czy jakiegoś nawozu, tylko po prostu, że się pojawiły sprzyjające warunki do rozwoju. No i, ale gnojówki jak najbardziej ja robię, nie pryskam gnojówkami roślin. Nie wiem dlaczego, ja mam jakieś takie obawy, bo też bierzemy truskawki z krzaków, czasami prosto jemy. Te gnojówki są też niekontrolowane, słuchajcie, w sensie takim, że my nie wiemy do końca, jakie tam procesy, jakie bakterie zachodzą. Ja jakoś tak się staram podlewać tylko ziemię, no i nie pryskam. Też nie wiem, czy jakieś choroby by się mi nie rozwinęły. Jakoś tak, wiecie, się staram. Ja tak robię. Wiem, że ludzie też pryskają, ale może wywarem to bym pryskała. Albo jakimś takim naparem z pokrzywy. To jak najbardziej. Ale gnojówkami to nie. No i to jest gnojówka, tak jakby ta pierwsza dawka azotu. Później, kiedy rośliny już zaczynają teraz wchodzić w taką fazę kwitnienia, na przykład właśnie pomidory, no to robię gnojówkę z żywokostu. No to też większość osób wie, że żywokost jest bogaty w potas. Też wspaniałym źródłem potasu jest podagrycznik. Jeśli macie ten chwast w ogrodzie, to właśnie można z niego zrobić gnojówki. To jest też źródło potasu. Ja też mam krzak bananowca, roślinę bananowiec. I no banan też słynie z tego, wiecie, że ma dużo potasu w sobie, ale ja skórek bananów takich ze sklepu to trochę bym się jakiś tam gnojówek obawiała z nich robić, bo tam dużo chemii jest, ale właśnie już nie mogę się doczekać na te liście z bananowca. On będzie coraz większy, coraz właśnie więcej tej materii miał, tych liści. I też właśnie planuję z tych liści robić gnojówki. Wiem od Dorotki, od której zresztą mam tego bananowca, że ona robi te gnojówki też, czy tam właśnie ściółkuje, czy ziemię między pomidorami. No i wtedy właśnie my mamy pewność, że tam nie ma żadnej chemii, no a jest potas. I to z takich właśnie naturalnych rzeczy. A jeszcze jak jesteśmy przy potasie, to też używam takiego nawozu humat potasu. I tu jest właśnie duża zawartość w tym nawozie potasu. To jest też tak jak takie, wiecie, jak biohumus. O, taki brązowa, gęsta ciecz. Do opryskiwania tutaj jest zalecane, ale myślę, że też podlewać tym można. I to jest właśnie taki organiczno-mineralny również nawóz. Możecie skład jego zobaczyć. Też ma jakieś tam właśnie trochę azotu, fosforu, potasu ma bardzo dużo. Węgla, kwasów huminowych, fulwowych. No bardzo, bardzo, wiecie, fajny skład.
No i to też do podlewania i do opryskiwania, bo właśnie on też takie fajne tworzy taką zabezpieczającą błonę. Tylko wiadomo, tych naturalnych rzeczy to nie mieszamy z jakimiś, nie wiem, środkami ochrony roślin czy z tymi opryskami ekologicznymi. No ale to Wam pokazuję. Ja to wszystko, wiecie, na Allegro kupiłam, no to sobie możecie tam wpisać. Co jeszcze? Może jeszcze wrócę do przygotowywania gleby. Ja na jesień właśnie w tych tutaj grządkach, przed tą uprawą tych nowalijek, co Wam pokazywałam, tych zimowych, usunęłam stare pomidory, oczywiście dałam obornik i dałam taką ziemię. Ona jest taka, to jest i kompost, i taka ziemia, zobaczcie, próchniczna. Ja ją dostałam od znajomych i ona jest taka bardzo bogata właśnie w humusy. Ona fajnie wilgoć trzyma i to jest właśnie tutaj tajemnica, wiecie, tych grządek na szklarni. Szkoda, że nie mam właśnie więcej tej ziemi, ale właśnie kompost i ta ziemia. No i to było właśnie całe przygotowanie na jesień i powiem Wam, teraz posadziłam pomidory. Przy sadzeniu pomidorów w tym roku dałam taki nawóz, który też głównie ma za zadanie trzymać wilgoć, bo to jest taka trochę forma jakby glinki. Już Wam pokażę, co to jest za wymysł. To jest taki alginit i to jest naturalny środek poprawiający właściwości gleby. Mi tu właśnie chodziło głównie o to, aby on magazynował jak najwięcej wilgoci, wody, bo tutaj u mnie jest ta ziemia taka piaszczysta. Jest tutaj też 64 pierwiastki wzbogacające glebę. No to już nie będę Wam tego wszystkiego czytać. Można sobie tu zatrzymać film, przeczytać. Tutaj może dam. No i właśnie ten alginit bardzo poprawia żyzność gleby. Lepiej się tworzy ta struktura gruzełkowata. No i o to mi chodzi, więc to dodawałam. I później jeszcze to od Was dostałam, od Madzi, taką informację, polecenie, taki nawóz. To jest też naturalny nawóz, taki w formie właśnie granulek, bardzo fajny do aplikacji, tylko z tym trzeba ostrożnie, bo on ma pH wysokie, więc no, do pomidorów delikatnie. Ale on ma właśnie dużo kwasów humusowych w sobie i też różnych takich właśnie, zaraz Wam pokażę, o, opakowanie. To jest Plonar Active i też właśnie on użyźnia glebę, zawiera wysokie stężenie kwasów humusowych, aktywuje też rozwój tej flory bakteryjnej, rodzimej, jak najbardziej. O. Ja go też, wiecie, dodaję do gnojówek, dosypuję taką garstkę do gnojówek, czy do wody rozpuszczam, on wtedy, wiecie, zamienia się normalnie, jakbyśmy mieli taki biohumus w płynie, ciemny płyn. Więc ja widzę, że rośliny go lubią. No i to jest właśnie taka w tym roku dla mnie nowość, którą testuję. I to właśnie było przy sadzeniu. Później właśnie, potem jak mówiłam, gnojówki z pokrzyw, teraz już żywokost. Przy sadzeniu też używałam tego Humus Active, to jest już w płynie. Też ma w sobie różne właśnie, oprócz kwasów humusowych, składniki pokarmowe wymienione. Też dawałam, to już mi się kończy, Apple Humus, to już też w zeszłym roku dawałam. To jest bardzo podobne, bo ja widzę, że no, tym to tak naprawdę nie przenawozimy, bo to jest wszystko, głównie te humusy po to, aby polepszać glebę, stwarzać takie korzystne warunki, żeby się ta mikroflora rozwijała w glebie, te bakterie właśnie, te wszystkie żyjątka, bo to właśnie one nam karmią tak naprawdę rośliny, wiecie, bo jeśli właśnie mamy pod dostatkiem tego życia biologicznego, to naprawdę nie trzeba za wiele żadnych nawozów. Tu jeszcze Wam pokażę, kupiłam razem z tym humusem Active taką butelkę, mi bardziej ta butelka zafrapowała, bo ona ma ciekawy aplikator. Tutaj doczepiamy sobie, widzisz to? Tutaj doczepiamy sobie węża ogrodniczego. Tu można regulować wypływ tego nawozu, tego humusu i on razem przy podlewaniu nam nawozi. To jest co prawda do trawników, pewnie jakiegoś ma azotu więcej. Nie,
tak samo widzę. 0,02, czyli prawie nic. No, ale ja właśnie tą buteleczkę sobie będę wykorzystywać do podlewania. Już potem będę uzupełniać. Mam też taki humus do borówek. No to właśnie borówki wtedy nawet całe można spryskać. Liście też, bo bardzo Wam polecam też dokarmianie do listne. Nie tylko do glebowe. Też w tym roku testuję sobie takie M-y. Kupiłam M-Pharma Plus i to też jest taki środek mikrobiologiczny, który jakby aktywuje te wszystkie bakterie i tutaj są też takie właśnie bakterie, które wypierają nam taką chorobotwórczą mikroflorę z gleby i właśnie to wszystko wtedy się rozwija w tym zdrowym kierunku. To tak wiecie, jak probiotyki w organizmie. Ja bardzo lubię właśnie takie rzeczy. No i tym można i podlewać, i pryskać rośliny, także bardzo fajna rzecz. Też kupiłam w tym roku taki nawóz Zielony Busz firmy Himal. I tutaj jest miedź, piołun i mydło Himal do listny nawóz. I dlaczego? Ponieważ miedź nam też, no nie powiem, że to tak jak miedzian zadziało, prawda? Ale ona ma takie właściwości dezynfekujące, bym powiedziała. Piołun, no to z kolei przeciwko różnym szkodnikom. No i mydło tak samo. I ten nawóz, powiem Wam, już troszkę zużyłam na ogórki, ponieważ ogórki po tych zimnych nocach były tragiczne. I on tutaj już właśnie ma azot, fosfor, potas, no i tą miedź, co wspominałam. I to jest właśnie nawóz taki interwencyjny, dolistny, organiczno-mineralny, przeznaczony do stosowania w uprawach polowych wszystkich gatunków roślin, w uprawie warzyw, roślin sadowniczych, ozdobnych i na trawnikach. No i właśnie ogórki zaraz Wam pokażę. Ja mam wrażenie, że po tym nawozie one mi odżyły. A też mi się podoba, że tutaj jest mydło i ten piołun, ponieważ ogórki to wiadomo lubią zaraz przędziorki jakieś. Zresztą ja tutaj miałam mszyce w szklarni i te mszyce na sadzonki ogórków też mi wlazły, na sadzonki wszystkiego i papryk, i melonów, i arbuzów, więc te mszyce teraz właśnie likwiduję. Zresztą też już są larwy biedronek, to już one też sobie z tym radzą na zewnątrz oczywiście, ale ten nawóz myślę też fajnie chroni, może odstrasza ten zapach tego mydła. Wiem, że z tej firmy chyba z tej jest taki bioczos, muszę sprawdzić w domu. I on jest, to jest właśnie taki wyciąg z czosnku, chyba też z mydłem potasowym. I on bardzo fajnie też działa właśnie tak przeciwko grzybom, jakimś chorobom grzybowym, szkodnikom. Tak wzmacnia ogólnie rośliny. No, to będzie z tych kupnych rzeczy. Też mnie często pytacie o te opryski eko. Ja oczywiście je dalej stosuję, tylko no, ja nie będę Wam co roku chyba nagrywać tego samego, bo one są już na moim kanale od chyba 2 lat. I ja je dalej stosuję. Teraz na przykład właśnie opryskiwałam tym właśnie octanem wapnia. To już mi się kończy. On taki właśnie mleczny nalot zostawia na liściach. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Może potem zbliżenie zrobię. I ja właśnie cały ogród teraz spryskałam tym OW, bo on właśnie fajnie tak chroni. No to są, wiecie, ekologiczne takie, bardziej zapobiegawcze. To nie są interwencyjne. Ja nie mówię, że z tym nie będzie chorób, ale na pewno to opóźnia. I też właśnie wapń bardzo wzmacnia komórki roślin. On je tak usztywnia, robi, że grubsze te są błony komórkowe w roślinach. No i ta roślina jest właśnie odporniejsza na wtargnięcie jakichś patogenów. A poza tym też upały są i za chwilę się zaczną, wiecie, te suche zgnilizny wierzchołkowe w pomidorach właśnie z powodu niedoboru wapnia. No więc właśnie ten oprysk OW u mnie jest tam na kanale, albo jeszcze PW, o, z tego propionianu wapnia. To też ja właśnie tutaj mam. No to mogę zamiennie to stosować, ale teraz ten OW wzięłam, bo wiecie, w OW się wykorzystuje ocet jabłkowy, a ocet też te mszyce jakoś tak, mniej tych mszyc jest, o tak powiem. I stymuluje rozwój roślin bardzo ten ocet, fajny, on taki właśnie jest naturalny, stymuluje, taki stymulator wzrostu. No to wapno. I też sorbinian potasu wykorzystuję, bo to też jest środek ochronny.
ale to jako nawóz też potasowy działa. Tutaj mam go zrobiony, sorbinian potasu, to właśnie chyba teraz na dniach będę, bo już owu zrobiłam, to teraz sorbinian potasu, jako też nawóz potasowy, żeby właśnie te, bo pomidory u mnie dopiero zaczynają kwitnąć, tam na niektórych krzaczkach są dopiero zielone jakieś małe owoce, ponieważ no późno wszystko wsadzone i potem jeszcze te przymrozki były, no więc teraz właśnie pójdzie już potas, no i to właśnie też zapobiega chorobom grzybowym. Czasami jak są jeszcze niedobory magnezu, o tutaj usunę, takie o, widzicie, takie przebarwy, to już prawie tego nie ma, to jest stary liść zresztą, takie są jasne plamki między tymi żyłkami, no to też stosuję sól gorzką Epsom, czyli siarczan magnezu, to jako oprysk. No i to też można powiedzieć, jest jakaś chemia, aczkolwiek to jest chemia wszystko dopuszczona do upraw ekologicznych, no ale też jako nawóz Wam mówię. Jeszcze co Wam powiem tak, dbam o wilgotność gleby, mimo że teraz jest, słuchajcie, susza straszna, no naprawdę, leje się żar z nieba, ten tydzień w ogóle będzie ciężki. To staram się podlewać ogród, ściółkować, jak widzicie, tutaj jest skoszona trawa, niezbyt gruba warstwa, ale ona bardzo fajnie trzyma wilgoć. No i staram się na bieżąco podlewać pomidory. Ja mam taki system podlewania, że jednak nie co 2 tygodnie bardzo dużo, a co 2-3 dni podlewam po prostu całą powierzchnię tej grządki, ponieważ ja powiem tak, ja wychodzę z takiego założenia, że żyzna ziemia w mojej tutaj szklarni jest tak naprawdę tylko w tych skrzyniach. Ja tam dałam obornik, dałam właśnie ten kompost i teraz jak ja będę podlewać tylko wokół krzaka, no to tam będzie taka bryła, no nie wiem, jak donica 5-litrowa może, mokra i tam tylko będzie to życie biologiczne i tam będą tylko te bakterie, które będą odżywiać rośliny, a reszta będzie sucha, bo... No i teraz w tym suchym gruncie, w tej suchej glebie nic nam się nie rozwija, żadne bakterie, wszystko umiera, wszystko zasycha i teraz jaki był sens tego, że ja tutaj waliłam na jesień właśnie jakieś tam komposty, oborniki, te próchniczne ziemie, kiedy ja później to wysuszę. No i co z tego, że ja tutaj będę podlewać tylko wokół krzaczków, jak reszta będzie sucha i nie będzie wykorzystana przez rośliny tak naprawdę. Dlatego ja staram się zlewać te grządki całe tak równomiernie. Ja, słuchajcie, przed podlaniem zawsze sprawdzam glebę ręką. Troszkę odgarniam tą ściółkę i patrzę, czy jest jeszcze wilgotne. O, patrzcie, jak dżdżownice pracują tutaj. Cały czas one wciągają mi tą ściółkę, nawet się nie boi. Schowała się. Wciągają mi tą ściółkę i użyźniają tak naprawdę cały czas tą grządkę, napowietrzają. No tu aż się rusza, słuchajcie. O. O, tutaj dżdżowniczki pracują. Tu zobaczcie, są korzenie pomidorów. One są o, w tej części właśnie najżyźniejszej, gdzie dałam obornik, tą ziemię przekompostowaną i głębiej też są, ale patrzę właśnie, żeby wilgoć była. Tu już troszkę tak przesycha. No, może jutro podleję, bo to jeszcze jest akceptowalna wilgoć. Ta ściółka to jest skoszona, świeża trawa była, ona już wyschła na siano. Ja dałam w tym roku świeżą trawę. Jak widzicie, niezbyt gruba warstwa, ale to już jest wystarczające, żeby chroniło tą glebę, bo jak ja odkryję, to zobaczcie, to było kilka dni temu podlewane, 2 dni chyba temu, czy 3. I ta ziemia na powierzchni jest wilgotna, mimo że w szklarni jest 30 stopni, więc ściółkowanie bardzo pomaga w utrzymaniu żyzności gleby. Wtedy właśnie to życie biologiczne tutaj, wiecie, aż tętni wszystkie te, no nawet dżownice, przecież one nam wermikompost robią. Tutaj jest podobnie, o, zobaczcie. Wilgotna, rusza się. O. Gdzie nie ruszę, tam są dżdżownice. No i one już tutaj nam użyźniają wspaniale, więc nie trzeba za wiele, jak się dobrze glebę przygotuje i dba o nią,
to za wiele nie trzeba robić tak naprawdę. Tutaj te pomidory, które były takie biedne, co Wam pokazywałam ostatnio, taki był malutki, myszycami zjedzony, już odbił ładnie. Tu wsadziłam sadzonkę taką, która mi się złamała i myślałam, że ten nie przeżyje, więc na wszelki wypadek wsadziłam, a widzę, też się przyjęła. No już te wszystkie odżywają, które tak myszyca zdziesiątkowała. Tu wsadziłam jeszcze melony, ale to innym razem. No i moje pomidory wyglądają ładnie, jak dla mnie. Zaczynają kwitnąć. Tutaj jest taśmiony kwiat, ale ja ich nie obrywam. Mi nie przeszkadzają, wiecie, takie cudaki. Kwitną, kwitną, więc teraz potasu i fosforu im trzeba. A, jeszcze widziałam tam już o tego małego pomidorka. Zobaczcie, jest malinowy ożerowski. No, u mnie wszystko później w tym roku, no bo późno wsadzone, były też te zimne noce, przymrozki w czerwcu, no ale kwiaty piękne, to też zależy od odmiany, bo ja tu nie mam, wiecie, jednej odmiany, więc każdy krzak ma prawo wyglądać inaczej, inne mieć kwiaty, wysokość, gęstość i tak dalej, ale no ładne liście mają, teraz będą miały ładne kwiaty, niektóre na dwa pędy idą. Ale to innym razem. Pokażę jeszcze Wam na zewnątrz. No i tutaj jest rządek, który był najpóźniej wsadzony, ale też już piękne. Robią mu się grona kwiatowe. Tutaj, zobaczcie. No później jest w tym roku, ale jest. Muszę tu jeszcze tyczki zrobić. Tutaj, o, zauważyłam też jednego pomidorka, znaczy już nie jednego. Śliwka górma, tak? To jest nowość w tym roku dla mnie. No i ona ładnie już tutaj, widzicie, zawiązuje pierwsze grono. No też dzisiaj właśnie będę ich podlewać tutaj może jakąś właśnie gnojówką z żywokostu, bo już mi się tam zrobiła. Jeszcze Wam pokażę ogórki, które właśnie zrobiłam oprysk im tym nawozem zielony burz. No i po paru dniach widzę, że zaczynają wreszcie zielony kolor dostawać. Tak gorzej, lepiej, ale one naprawdę w tym roku miały ogromną traumę, bo najpierw je mszyce zdziesiątkowały. Jeszcze tutaj widać takie, widzicie, stare liście pomarszczone. Żółte były, 2 stopnie mrozu, znaczy mrozu, dla nich to mróz. I one tutaj były już w gruncie, nie osłaniałam je i no wtedy pożółkły mi totalnie. Słońce spaliło na drugi dzień. Tu jeszcze widać takie, widzicie, liście, no ale ta góra już odbija, kwitną teraz, bo chcą chyba nadrobić. Tu zniszczenia. Ja już usunę takiego liście, żeby tam jakaś pleś się nie robiła. No także widzicie, po tym, no też ciepło jest, nie oszukujmy się. Sam nawóz tutaj chyba by i tak nic nie zrobił, jakby zimno było. O, tak były właśnie te liście popalone. Ja Wam mówiłam ostatnio właśnie, że to jest od słońca. Zimne noce, w dzień 30 stopni, a czubek już, zobaczcie, rośnie zdrowy. Już odbija to zielone, to nie była choroba. No, także fajnie już wracają do kondycji, opóźnione wszystko, no ale co zrobić. Tutaj mam kalarepki, kapusty, słuchajcie, kapusta w tym roku, nie wiem czy to odmiana, czy co to spowodowało, może przekopanie tej grządki, no ale też odmiana, bo to jest ta dymitarska, pierwszy raz ją uprawiam, no co prawda mi już coś tu obżera liście, prawdopodobnie to są ptaki, bo albo ślimak, chociaż mi to bardziej na ptaka wygląda, bo takie obskubane są. Thank you.
Też opryskałam je właśnie tym zielonym buszem, no bo wiadomo, one azotu dużo potrzebują. I tam jest właśnie to mydło i ten piołun. I zobaczymy, może to też jest dobry pomysł na odstraszanie jakichś motyli, ponieważ ja nie zasłaniam, jak widzicie, żadną siatką, bo nie pokładałam dużych nadziei, szczerze mówiąc, z tymi kapustami. No ale może, no rośnijcie. Kalarepki to w miarę wychodzą, ale zobaczcie też, jak odżyły, bo ostatnio to były takie zdechlaki. Cukinie. No ale właśnie w tym zielonym buszu, o tam już się główka zawiązuje ładnie tej kapusty, widzicie? No pierwszy raz w życiu mam takie. Wracając do tego zielonego buszu, to tam jest piołun i mydło potasowe. No i to może właśnie taki zapach też dawać tym owadom, że nie lecą. Też posadziłam nagietki tutaj między te właśnie warzywa, żeby one też na siebie ściągały gąsienice i mszyce. No niedawno były sadzone, więc one jeszcze tak się przyjmują. Tu kalarepki. Wszystko, patrzcie, już zawiązują ładnie tam te swoje bulwy. No, także powiem wam, fajnie. Tam mam bakłażany, niedawno sadziłam. Cynie naokoło. No, bakłażany też wycierpiały, biedne, bo mszyce były na nich. I długo były w tych doniczkach, takie były zabiedzone, już słuchajcie, zaczynały kwitnąć. Ale też właśnie tutaj im dawałam pod każdy dołek, jak sadzałam, taki właśnie starszy obornik i trochę tego nawozu, takiego apple humus w granulkach. No i oczywiście też podlewałam tutaj tymi biohumusami. Biohumusy, gnojówki, wiecie, ja to podlewam i tak traktuję jakby bardziej jako pożywkę dla tych bakterii, no bo gnojówka też, są tam takie gnijące resztki roślin i te bakterie żerują na tych gnijących resztkach, dżdżownice, i wydzielają z siebie różne odchody, soki, bakterie również, i dopiero to nam naprawdę, słuchajcie, odżywia rośliny, nie ta gnojówka sama w sobie. Także właśnie warto dbać o taką żywą ziemię, żywą glebę. Zobaczymy, jak tutaj, czy tu jest mokro. Tutaj była, o widzicie, sucha była ta ziemia, no jest sucha, tutaj tylko przy, gdzie podlewam, no. Muszę chyba dzisiaj więcej podlać, no bo ta ziemia wyjaławia się, jak tak, no jest susza straszna, powiem wam. Tam w szklarni łatwiej mi jest to wszystko jakoś podlewać, a tutaj, ale jest. Czosnek też ładny w tym roku. Widać, że mu te okopywanie nie zaszkodziło. Też jest chyba wilgoć. Trocinki trzymają, patrzcie, jak ładnie trzymają wilgoć. Nie za gruba warstwa, bo jak za gruba warstwa, to ona też może nie przepuszczać, ale taka 2 cm, no to patrzcie, jak ładnie trzyma wilgoć. Fajnie, no to dobrze. No teraz czosnek już wiąże główki, już zaczynają mu liście, wiecie, tak usychać na końcówkach. Ja te końcówki, jak są już takie bardzo porażone, to urywam, żeby to nie wisiało na krzaku, żeby też nie powodować jakichś chorób grzybowych. Ale naprawdę zadowolona jestem, bo tutaj niektóre to takie, widać, grube już mają te łodygi. Też dużo przeszedł bardzo, bo tutaj on zaczął kiełkować, a na niego ta konstrukcja spadła, połamała. Bardzo dużo tego czosnku. Później musiałam przekopać wokół niego, więc też trochę mu tych korzeni uszkodziłam. Ale widać, przeżył, ma się całkiem dobrze. Na bieżąco urywam kwiatostany. O, tutaj wychodzą już te późniejsze jakieś chyba kwiaty. Kończąc już ten film o nawożeniu, to tak podsumowując, to najważniejsze jest, żeby dbać o glebę, o to, żeby ona była bogata w życie, żeby tam właśnie się rozwijało to życie w glebie, które odżywia nam. I też obserwujmy rośliny, bo nie ma co też, wiecie, tych nawozów tam sypać czy lać na zapas.
O, piękna ważka tu lata. Nie wiem, czy ją będzie widać. Obserwujmy, słuchajcie, te rośliny na bieżąco. Jak widzimy, że są jakieś niedobory, to wtedy interweniujmy. Jeśli już ktoś używa jakichś nawozów takich mineralnych, tak zwanych sztucznych, to też wybierać trzeba takie nawozy bezchlorkowe, zwracajcie na to uwagę. Najlepiej właśnie jakieś takie w mieszankach do upraw ekologicznych czy bio. Teraz jest tego masę na rynku. Ja tutaj nic Wam konkretnie nie polecę, ale właśnie, żeby były te nawozy bezchlorkowe i jak najmniej. No teraz naprawdę tego jest bardzo dużo w sklepach i nie tylko. To już każdy sobie wybierze. Ja osobiście bym wolała, jeśli już bym musiała użyć jakiegoś nawozu dedykowanego jakiejś roślinie, niż jakieś, wiecie, robić eksperymenty, bo jak ja czasami widzę na filmach, czym ludzie podlewają. No, jakieś ostatnio widziałam wodę z zardzewiałych gwoździ, albo ktoś jeszcze pisał, że proszkiem do prania. No ludzie, słuchajcie, naprawdę, że to owadobójcze. No nie wiem, może to żart był. No naprawdę, to już lepiej kupić jakiś, nie wiem, owadobójczy środek w sklepie, jak już ktoś naprawdę musi i zgodnie z instrukcją tego użyć, niż lać proszek do prania. No chyba, że to żart był, słuchajcie, bo to też możliwe. No, ale takie właśnie różne wynalazki, no ale po co to robić, skoro, no i to jest nieprzebadane, nie wiemy do końca, jakie tam reakcje, to są też metale ciężkie, jakieś tam właśnie zardzewiała woda z gwoździ, no i teraz to lejemy, pryskamy tym, jakieś niekontrolowane reakcje zachodzą, no a nawozy jakieś już kupione w sklepie, no to przynajmniej są przebadane, jakieś dawki są ustalone, jakieś tam no proporcje, także wiecie, no naprawdę ja uważam, że trzeba wszystko z głową robić. W ogrodnictwie ekologicznym też są jakieś tam nawozy dopuszczane, ja tam tak za bardzo się tym nie interesuję, ale no też są przecież już gotowe jakieś eko, bio właśnie, tak jak mówiłam. Ja w zeszłym roku, chyba 2 lata temu, bo w zeszłym roku tylko tutaj obornik dawałam, to właśnie dawałam do truskawek taki ekologiczny nawóz, to były takie granulki, trochę jak obornik, taki granulowany. O, obornik granulowany też jest bardzo fajnym nawozem, tylko ja mam ten świeży, to używam tego. No, ale właśnie wracając do truskawek, bo też dałam i też pięknie plonowały, kwitły w zeszłym roku. W tym roku też już tutaj kończą się tak naprawdę, no ale zobaczcie. Trochę mi tu szpaki podjadają. No, już tutaj prawie, że wybraliśmy wszystkie. No już tutaj zobaczcie, obskubane. Tu jak dzieci wpadną, to wiecie, co się dzieje. Konkurencja ze szpakami. No ale szpaki też dziobią. Ja tutaj, wiecie, zostawiam te truskawki. Jak widzę, że jest taka naddziobana, to zostawiam, bo one, widzę, o, tutaj jest taka wydziobana przez szpaka. One dziubią je i ja je zostawiam, zbieram te czerwone i on sobie wraca do tej truskawki, no bo jak nie ma już innych czerwonych, bo ja wyzbierałam. O, tutaj szpaczek. Dziubią. O, zobaczcie, to jest ta ważka, która latała. Dziękuję, że mi tutaj siadłaś i zapozowałaś. No, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, bo ja chcę pokazać. No pokaż, jaka piękna jesteś. Jaka piękna jesteś. No śliczna. Jaki ty masz kolor piękny. No zobaczcie. Mam nadzieję, że to się nagra. Bo w słońcu. No takiej jeszcze nie widziałam. Śliczna jesteś. Jaki piękny kolor. To jest jeden z moich ulubionych kolorów taki. Mam nadzieję, że ostrość złapało. Nie bój się, ja ci nic nie zrobię. Ja ci tylko tutaj robię sesję zdjęciową. Będziesz na kanale. Na YouTubie. No jeszcze z tej strony. No dobrze, pokaż się z tej strony. Pokaż się z tej strony jeszcze. No, czy wyrażasz zgodę na publikację? Co?
Nie wyrażasz? Nie, no wyrażasz, skoro jeszcze raz przyleciałaś. No widzicie, ja tak sobie gadam z tymi zwierzakami. Lata tu koło mnie, lata. Poleciała na truskawki. No, także kochani, trzeba wszystko z głową robić. Nie dać się zwariować też. No, także słuchajcie, kończąc już ten film, mam nadzieję, że już żadne ważki nie przylecą i nie rozproszą mnie. To no właśnie, chciałam tak wam powiedzieć, najważniejsze to, żeby dbać o tą glebę tak od podstaw. Dawać ile się da różnej materii organicznej do niej, ściółkować. Ja osobiście mam takie właśnie spostrzeżenia, że ściółkowanie niesamowicie właśnie wspomaga to życie biologiczne, ponieważ tak jak widzieliście, zapewnia wilgoć, nawozi, bo te dżdżownice się wtedy pojawiają. W suchej ziemi nie znajdziemy dżdżownicy. One wciągają nam tą trawę, czy tam jakieś ściółki, co mamy na wierzchu, w głąb ziemi, napowietrzają to. Dbać o wilgoć też przede wszystkim, bo bez wody życia nie ma, słuchajcie. Jeżeli my będziemy mieć ziemię suchą, spieczoną, a niestety te susze teraz są dotkliwe, to nic nie urośnie. Wszystko będzie takie, wiecie, karłowate, będzie szybko chciało wydać owoc malutki, będzie takie właśnie cierpiące, że tak powiem. A takie rośliny dobrze wykarmione, gdzie mają tej wody pod dostatkiem tego życia, no to tak wyglądają nawet na takie zrelaksowane, bym powiedziała. No, także takie jest moje zdanie. Słuchajcie, jak coś na bieżąco jeszcze wpadnie mi w ręce, w oko, to będę się z wami dzielić tutaj tymi nowinkami, ale naprawdę powiem wam, że jak jest to życie w glebie, to ja widzę, nawet czasami tymi emami podleję coś, czy takim, bo mam właśnie też taki wermikompost z tego kompostownika takiego w domu, gdzie są dżdżownice, i czy odciekami z tego wermikompostu, takie odcieki się robią właśnie, to kiedyś wam o tym opowiem, to tam jest bardzo dużo tych bakterii pożytecznych, to nawet jak same, nawet kwiatki w domu tym podleję, to one po prostu ożywiają, jakby dostały jakieś, wiecie, cudownej mikstury, i tam nie daje żadnych nawozów, tylko po prostu właśnie to życie, i one wtedy nagle kopa takiego do życia dostają, i ja to zauważam, dlatego jestem przekonana, że akurat takie nawożenie jest najlepsze. No i jeszcze bym poleciła właśnie kontrolowanie pH gleby, ponieważ no, przy pH też czasami niektóre rośliny mogą nam nie rosnąć. Nie? Jest zasobna ziemia, a pH jest nieodpowiednie i rododendron czy borówki nam właśnie nie umierają. Dlatego takie podstawowe rzeczy, można też analizę gleby jak najbardziej. Ja może właśnie, tak jak mówiłam, się pokuszę o to kiedyś, żeby właśnie tą analizę gleby zrobić, czego jest za dużo, czego jest za mało, bo można też czasami coś sypać, lać niepotrzebnie. No ja właśnie myślałam cały czas, że to jest u mnie kwaśna gleba, a jednak już przez te lata, kiedy tu kompostuję, kiedy tą ziemię uprawiam, no to ona już zmieniła to pH, już nie jest taka kwaśna, jak widzieliście. Ja osobiście bardzo widzę różnicę, kiedy też obornik zaczęłam stosować, dlatego ja obornik bardzo lubię, bardzo widzę, że on służy, bo tam, gdzie jest obornik, jak on nawet, wiecie, w wiadrach stał u mnie przez zimę, to było mnóstwo dżdżownic w tym oborniku. Także ja widzę, że ten obornik to jest jedzenie dla dżdżownic, dla tych wszystkich mikrobów. No i rośliny z tym obornikiem, zobaczcie, piękne, zielone są, zdrowe tutaj, o, kolory mają takie wybarwienie. No, dlatego ja polecam, czy granulowany, czy już taki świeży, ale obornik. W ogóle bez zwierząt to gleba bardzo uboga by była. Niemożliwe by było nawet moim zdaniem zrobić dobrej gleby, dobrej próchnicy. Dlatego to jest właśnie, widzicie, wszystko tak zrobione jak trzeba, nie? Że są i zwierzęta, które nam nawożą, zjadają te rośliny, ale też nawożą. Dlatego właśnie to wszystko jest potrzebne.
Nawet kompost, który właśnie, jak ja dorzucam obornika do kompostu, to też jest taki wtedy tłusty, ja to tak nazywam, nie? Bo jak jest taki kompost na samych takich, wiecie, odpadach kuchennych, to on taki jest, przynajmniej u mnie, jakieś tam chwasty zawsze wrzucę, ta ziemia piaszczysta wpadnie tam do kompostownika, no to on taki chudy jest, taki bym powiedziała, a z tym obornikiem to taki właśnie robi się taki soczysty, tłusty. Dobrze, kochani, kończę już. Mam nadzieję, że temat wyczerpałam. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Pa, pa.